Kontynuujemy czytanie dziesiątego rozdziału Ewangelii świętego Jana. Jezus kilkakrotnie powtarza w nim słowa: Ja oddaję swoje życie za owce. Owczarnia to jest przedsiębiorstwo, które jest nastawione na zysk. I żaden z pracowników owczarni nie odda swojego życia za życie owcy. Ten obraz, który kreśli Jezus korzystając z realiów palestyńskiej owczarni, daleko przekracza e, ramy tylko ziemskie. Jezus, opisując rzeczywistość duchową, mówi, że w tej rzeczywistości pasterz oddaje życie za owce i to jest kryterium autentyczności jego posługi. Jeśli nie chce oddawać swojego życia, jest tylko najemnikiem, któremu chodzi tylko o niego samego albo tylko o zysk. To bardzo czytelne kryterium autentyczności posługi, zarówno w kościele, jak i w życiu świeckim, bo wiele osób pełni funkcje służebne, pełni pewne urzędy dla samorządów, dla kraju, dla państwa. Niektóre z tych funkcji mają w sobie też pewne założenie, że trzeba będzie poświęcić swoje życie. Tak funkcjonują służby mundurowe. Natomiast przynajmniej minimum e, autentyczności tej posługi stanowi zaangażowanie własnego życia, stanowi zaangażowanie własnego sumienia w pełniony urząd czy posługę. Módlmy się o takich pasterzy zarówno w Kościele, jak i w świecie, którzy biorąc odpowiedzialność za innych, angażują w to swoje życie i swoje sumienie.